Witajcie amatorzy jazdy na kółkach. Oto elementarz bezpiecznego i zgodnego z przepisami poruszania się na rowerze, rolkach i hulajnodze. Zacznijmy od przygotowań. Jeśli wybierasz się na rolki, to załóż ochraniacze na kolana, łokcie i nadgarstki. Przydadzą się również rękawiczki. Nieważne, czy chcesz jechać na rolkach czy na hulajnodze. Najważniejsza jest ochrona głowy, czyli kask. Zawsze dobrze mieć założone odblaski, zwłaszcza jeśli poruszasz się poza parkami. Sprawdź, czy rolki mają sprawne kółka. Dokładnie i ciasno zapnij klamrę. Unikniesz w ten sposób skręcenia kostki. Hulajnodze spraw kółka, hamulce i kierownicę. Rower. Rowerzysta powinien mieć dobrze dopasowany kask i elementy odblaskowe. Żeby jeździć samemu po ulicy, musisz mieć skończone 10 lat i posiadać kartę rowerową. Zanim wsiądziesz na rower, sprawdź, czy masz dzwonek, z przodu światło białe lub żółte, z tyłu światło czerwone, napompowane opony i sprawne hamulce. W Polsce mamy 3 rodzaje dróg rowerowych. Tylko dla rowerów, dzielone na odrębne ścieżki oraz wspólne dla rowerzystów i pieszych. Pamiętaj, pieszy ma zawsze pierwszeństwo na drogach wspólnych i na przejściach dla pieszych. Przekraczanie jezdni. Kiedy poruszasz się hulajnogą, zejdź z niej przed przejściem dla pieszych. Zanim wejdziesz na przejście dla pieszych, rozejrzyj się. Jeśli nadjeżdżają samochody, zaczekaj, aż się wszystkie zatrzymają. Rowerzysto, pamiętaj, aby jeździć ścieżką rowerową i przeprowadzać rower przez jezdnię, jeśli nie ma przejazdu dla rowerów. Zawsze sprawdź, czy możesz bezpiecznie wejść na pasy. Na przejściach ze światłami trzeba również się zatrzymać i upewnić, czy przejście jest bezpieczne. Jeśli są pasy z przejazdem dla rowerów, możesz przejechać. Bezpieczeństwo sprawdzamy nawet jeśli przed chwilą zaświeciło się zielone światło. Niepoprawne zachowania mogą prowadzić do wypadków. Na przykład wejście na przejście przy pulsującym zielonym świetle jest zabronione. Na szczęście to tylko filmowa sztuczka. Nie wjeżdżaj na przejście bez zastanowienia się, nie jeźdź po ścieżce dla rowerów. Kiedy prowadzisz rower, stajesz się pieszym. Prowadź go po chodniku i po pasach. Nie przejeżdżaj po pasach slalomem między pieszymi. W trakcie jazdy warto być kulturalnym. Słowem przepraszam, sygnalizuj zamiar przejazdu. Uwaga, jadących na hulajnodze lub rolkach obowiązują przepisy takie jak pieszych. Jeździmy tylko po chodniku, a nie po ścieżce rowerowej. Nigdy nie blokuj ścieżki rowerowej. Nie jedź rowerem po chodniku. Zawsze korzystaj ze ścieżki rowerowej, kiedy jest dostępna, zamiast jechać po ulicy. I nigdy nie jedź na skróty przez skrzyżowania. W trakcie jazdy nie korzystaj z telefonu komórkowego. Nie korzystaj ze słuchawek, bo tłumią dźwięki z otoczenia. Pamiętaj, nie jesteś jedynym uczestnikiem ruchu drogowego. Przestrzegaj obowiązujących przepisów. Razem z policjantami życzymy miłej i bezpiecznej jazdy na kółkach.